Piecza zastępcza w Bielsku-Białej jest jednym z ważniejszych zadań, jakie realizujemy. Jest to bardzo ważne zadanie, dlatego też, że pozwala dzieciakom przebywanie w rodzinach, w takich rodzinach, w których one nie mają i lub też nie mogą przebywać. Cały czas Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Grupą Kęty realizuje kampanię, która ma na celu zachęcenie ludzi do bycia rodziną zastępczą. Niestety cały czas brakuje nam rodzin zastępczych, dlatego też nasz apel na pikniku i codziennie w mediach społecznościowych, w mieście, na billboardach, na plakatach prosimy, informujemy o to, aby przyjść do nas, zapytać się. My chętnie porozmawiamy, opowiemy, jak to jest być rodziną zastępczą i co trzeba zrobić, żeby tą rodziną być. I jest oczywiście też możliwość rozmowy z naszymi rodzinami zastępczymi, zawodowymi, które już od lat z nami współpracują, więc to jest temat dla nas bardzo istotny. Podziel się domem, jest to kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego, które chcemy bardzo promować w Bielsku-Białej, ponieważ potrzebujemy kandydatów na rodziny zastępcze, dzieci potrzebujących domu jest coraz więcej. Stąd podziel się domem i kampania, której marką główną jest ptaszek raniuszek. Jest to symbol, który świadczy o tym, że ptaszek raniuszek przygarnia nie tylko swoje pisklęta do gniazda, ale również obce i stąd wybór padł na ptaszek raniuszka. Ponadto chcemy iść o krok dalej i promować rodzicielstwo zastępcze poprzez umieszczanie i tworzenie mapy drzew rodzicielstwa zastępczego w Bielsku-Białej, na których będziemy umieszczać budki lęgowe jako symbol właśnie ptaszka, który promuje to rodzicielstwo zastępcze. Jesteście Państwo i za to chcieliśmy Wam bardzo podziękować, bo nie każdy z nas tak naprawdę znajduje siłę na to, żeby podzielić się swoim domem, miłością i przygarnąć, że tak powiem, osoby, które potrzebują takiej pomocy. I na pewno ta impreza tutaj jest dla Was, po to, żeby się tutaj cały dzień bawić. I myślę, że to jest taki jeden z elementów, w jaki sposób możemy Wam podziękować. Oczywiście chciałem podziękować bardzo Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Wydziałowi Polityki Społecznej i całemu zespołowi, który faktycznie zajmuje się pieczą zastępczą. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję tutaj z Państwem porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i też usłyszeć od Was, w jaki sposób my możemy jeszcze Wam pomóc.